Cześć, to ja, Wojtek Pietraszek. Dzisiaj Wam pokażę sprzęt, na jakim jak na razie oficjalnie gram i zestaw, jaki biorę na koncerty w zespole Serpent Wings. Zaczynając od gitary Ibanez Prestige 2570 VSL, czyli Vital Silver. Na pokładzie Seymour Duncan Blackouts AHB2. O, tym mostek Tremolo Floyd Rose. Potencjometr barwy, potencjometr głośności. No i tutaj mamy przełącznik, który, jak widzicie, nie ma pozostałych przetworników. Jak na razie nie mam, zresztą i tak używam głównie tego. Ten przełącznik robi nam, że w tej pozycji mamy mocniejszy sygnał z tego przetwornika, a tutaj mamy słabszy. Tam jest taka zworka akurat w tych przetwornikach. Seymour Duncan zrobił taką opcję, że można zrobić właśnie zredukować sygnał lub wzmocnić. To też oczywiście przetwornik aktywny. Teraz tak. No, kable to używam właśnie Proel Die Hard lub firmy Hessu. Tych dwóch firm używam. Co do efektów, no to używam głównie kaczkę Black Cat Moan firmy Rocktron, kompresor firmy Yoyo, BBE Sonic Stomp, Sonic Maximizer, Ibanez Horus Flanger, bramka szumów Behringera NR300, no i tutaj power supply, czyli zasilacz na wiele efektów firmy Yoyo. Póki co to jest akurat mój zestaw. Teraz, dobra, idziemy dalej. Używam również bramki szumów, opcjonalnie LA Audio. Taka bramka szumów do montowania wraku. GX2 model, nieprodukowany już. No oraz też opcjonalnie Behringer Rack Tuner. Behringer Rack Tuner. BTR 2000, z tego co kojarzę. Jest to tuner i metronom. Fajna zabawka. Masz tutaj takie bajery, podświetlanie na przykład sceniczne. Jak jest ciemność, to będzie sobie można to podświetlać. Naturalnie nie mam jeszcze case'a, ale to wszystko jest w trakcie, można powiedzieć, planów. Wzmacniacz, później sygnał idzie bezpośrednio do wzmacniacza Mesa Boogie Dual Rectifier, czy Rectifier Solo Head, czy kanałowy. Ustawienia korzystam głównie z tego kanału. Ustawienia, można powiedzieć, takie standardowe, jak widzicie, korektor. Master, tak, gain w ten sposób. Przełącznik nożny dedykowany do tego. No tu mamy clean, jeden przester, drugi przester, podbicie pod solo i pętle efektów. Akurat w pętli na razie nic nie używam. Można powiedzieć, to jest standardowe brzmienie, nawet w Depression, gdzie jest na początku taki czysty kanał, można powiedzieć, to tam jest, można powiedzieć, taki crunch, który też używam na tym kanale drugim. Także walking też używam na początku, też takiego cruncha właśnie. Zciszona gitara po prostu na kanale drugim, tak jak widzicie. Co do kolumn, Laboga 212 na głośnikach Celestion V30 i Soundman 412 na głośnikach firmowych. Póki co to też właśnie taki jest oficjalny zestaw. Oczywiście na wielgaśne koncerty to biorę całe, no ale takich wielgaśnych koncertów to jest póki co mało, a na takie koncerty klubowe, no to do tej pory brałem Labogę, a od niedawna to jest Soundman, który sobie biorę i sobie ryżnę. To jest mniej więcej taki zestaw, jaki to używam, jakie brzmienie mniej więcej słychać na koncertach, to właśnie uzyskane za pomocą tego efektu. Tego efektu całego sprzętu. Co do efektów gitarowych, to
Właściwie też nie mamy jakiegoś specjalnego wymogu, że tak można powiedzieć, używania kaczki czy tego chorusa, no bo w żadnym numerze jak na razie nie ma jakby tak oficjalnie używanego efektu typu wach wach czy tam tej kaczki, więc sobie używam, jak mi się chce to używam kaczki, jak mi się nie chce to nie używam, więc póki co nie muszę, że tak można powiedzieć. No to w sumie byłoby tyle.